Dobra. Dzisiaj małe okoliczne zwiedzanie. Mianowicie ku waszemu zaskoczeniu jesteśmy w Zgierzu. Jesteśmy na takim starym osiedlu, można tak to nazwać. Jak będziecie chcieli je znaleźć, to oczywiście wpiszcie sobie miasto Tkaczy. Wtedy jak najbardziej pojawią wam się takie fajne oto uliczki, domki z różną bogatą historią. No my tu mamy zamiar sobie pospacerować. Troszkę będzie takich filmów z województwa łódzkiego. Bez większych jakichś wycieczek, jakieś jednodniowe, dwudniowe może. No, a teraz sami zobaczcie, jak to miasto Tkaczy wygląda. Potem wam coś na ten temat opowiem. Nasz spacer ku Zgierzu. Zaczynamy od ulicy Narutowicza. Może jeszcze kilka zdjęć przy okazji wykonam, bo dzisiaj też trochę wieje. Na drona warunków raczej nie ma. Przechadzamy się właśnie brukowymi uliczkami. Wyglądają one bardzo klimatycznie. Z takich ciekawostek, Zgierz dostał prawa miejskie znacznie wcześniej od Łodzi. I tutaj w pierwszej kolejności osiedlali się między innymi sukiennicy, którzy właśnie tutaj rozpoczynali swoje działalności. Domki, które tutaj są, głównie z dwuspadowymi dachami, były niegdyś przeznaczone dla tkaczy, którzy zostali tutaj sprowadzeni w XIX wieku. No i Zgierz rozkwitał jako największe miasto sukiennicze, aż do momentu wielkiego rozwoju Łodzi. No i wtedy już Zgierz przestał być głównym miastem tkaczy i sukienników. Gdzie znajdują się takie oto tablice z informacjami. Niestety dużo takich tablic jest po prostu zrujnowanych, zdewastowanych. Więc jeżeli chcecie poczytać o jakichś bardziej obszernych historii, musicie zagłębić się już niestety w internet. Warto tutaj także zobaczyć klucz ulicy Narutowicza, ulicy Rębowskiego. Tutaj też jest kilka ciekawych domków. Wchodzimy już na ulicę Rębowskiego. Także znajduje się kilkanaście takich starych domków tkaczy. Tych domków znajduje się około 30. Nie jest to długi spacer. Myślę, że w godzinkę, półtorej godzinki powinno się wszystko tutaj obejrzeć. W tygodniu jeszcze niektóre domy są otwarte. Wyglądają po prostu świetnie. Jak te na przykład
za mną. Wiem, że gdzieś tu jest jeszcze jakaś kawiarnia. Są jeszcze jakieś różne, jak mówiłem, w tygodniu otwarte tutaj atrakcje, tak, dla turystów. Między innymi Park Kultury Miasta Tkaczy, który jest tu. A teraz sami zobaczcie jeszcze, jak to wygląda. I lecimy już z tego zwierza.